piękna, ambitna, zdolna i ma wszystkie cechy, które powinna mieć gwiazda. Po prostu Agnieszka Włodarczyk. Stare chińskie przysłowie powiada, jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, z pewnością tam nie dojdziesz. Ona wie, dokąd idzie i z pewnością znajdzie to, czego szuka. Raz, dwa, trzy, cztery. Widzisz, bo ja nie wiem tego pierwszego dźwięku. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja nie wiem, jak mam wejść. Tonight we pull down all the things inside. Dobra, czyli od tego momentu. I want to love you, feel you. Get myself around you, I want to squeeze you. Coś mi to nie brzmi, cholera, w ogóle. I'm so excited. Nie brzmi to w ogóle. And if you move real slow, I let it go. I'm so excited. To jakby dwa razy, nie? Mm-hmm. And if you move free slow, I let it go. I'm so excited. And I just can't hide it. Proszę? Z chórkiem jakby to fajnie z nią. Tą samą część. Fi small. No, no, no. I know I want you, I want you. Już nie mogę się doczekać, jestem taki podekscytowany, że ona za chwilę wystąpi. I'm so excited i Agnieszka Włodarczyk. Agnieszka, no zobacz, rozpaliłaś całą publiczność. Jak ty to robisz? Zobaczymy, czy także rozgrzałaś Andrzeja Neymana. Tak jest, Andrzej z nami został do końca, żeby kibicować Agnieszce. Jak ci się podobała w tym przeboju? Wiecie co, myśmy trochę zdewaluowali w tym programie określenie ciary. Ciary, tu miałem ciary, tu miałem ciary, tam nie. No tutaj były prawdziwe ciary. I'm so excited. I nogi rwały się same do tańca. To ja już zobacz, już się spociłem. To potańczycie z Agnieszką po programie? No, ja bym chciał tak tańczyć i tańczyć, no ale... No, a może pośpiewacie jakiś wspólny recital? To już od niej będzie zależało, to ona jest lepsza. Tak mówisz? Tak, no, zdecydowanie. No to sprawdźmy, czy tak samo uważa nasze jury. Rudy? Rudy, Rudy, od razu powiem, że jak ocenisz bardzo fajnie, to Agnieszka powiedziała mi na ucho, że nagra na twojej sekretarce zmysłową wiadomość. Akurat, akurat. U mnie na wsi nie ma sekretarki jeszcze automatycznej. Nagra ci na komórce. Niemniej jednak chciałem powiedzieć, że
prywatnie w domu jestem osobą taką oszczędną w ruchach, co mogłaby zaświadczyć moja żona, ale na prywatce, gdybym miał takową w domu, a takie się zbliżają, to chętnie bym potańczył do tego, co w tej chwili wykonałaś. Bardzo mi się podobało. Edyta ma minę nieodgadnioną, zaraz się dowiemy. Słuchamy cię, Edyta. Fajnie to było, Agnieszko. Fajnie, że tańczysz w końcu po którymś tam odcinku. To już jest drugi odcinek, kiedy fajnie tańczysz. Natomiast takie mam wrażenie, że właściwie w każdej piosence masz podobny wyraz twarzy. Ta piosenka jest o tym, że jestem podekscytowana, wiesz? Czyli excited, to jest w ogóle, to jest taki rodzaj... Po angielsku mniej więcej. No właśnie. A mnie się wydaje, że nie przekazałaś tej treści, że I'm so excited, powinno być szaleństwo, wiesz? Ty to zrobiłaś troszkę powściągliwie, ale rozumiem, że taka jest twoja wrażliwość, że tak siebie wyrażasz. Bardzo fajnie wykonane, poprawnie. Natomiast... Chciałabym... Bo zostało tych naszych programów zaledwie ile? Dwa, Krzysiu, dobrze? Tak, półfinał i finał. Tak, dokładnie. Chciałabym, żeby jeszcze Polacy mogli zobaczyć jeszcze kawałek twojej osobowości, który jeszcze się nie ukazał, wiesz? Może potrzebna jest taka piosenka, która pokaże trochę jeszcze więcej twoich kolorów. Jak widzowie pozwolą, to będzie taka szansa w kolejnym programie. Elu, jak sądzisz, jak to ci się podobało? Ja uważam, że to jest szczęście dla programu, że się pokazała taka dziewczyna, która... która nie śpiewa zawodowo, a właściwie śpiewa zawodowo. I to się wszyscy cieszmy z tego powodu, bo na pewno płyta nie będzie wstydem. Obojętnie kto wygra, czy Natasza, czy Agnieszka, bo tak będzie. Dziękujemy, Kasiu. Prosimy bardzo. Agnieszce wiernie kibicuje Maryla Rodowicz. Jakie są pani wrażenia? Ela ma rację. Wygra albo Natasza, albo Agnieszka. Obie są gotowe, obie są... po prostu gotowymi artystkami estradowymi i bardzo bym chciała zobaczyć program, gdzie obie wystąpią. Ale Ela, błagam cię, nie jedź tak po Edycie Herbuś. To śliczna dziewczyna pełna wdzięku. Ale ja nic nie mówię o jej urodzie. Ale ona istnieje. Słuchaj, Kylie Minogue to po prostu może jej buty wycierać. Lekko przegięłaś. Pani Marylo, a jak się pani współpracowało z Agnieszką, przepraszam. Tak. Agnieszka jest bardzo skupioną osobą i bardzo chyba chce śpiewać. Właściwie obie. Muszę znowu powiedzieć o Nataszy, bo obserwuję je i one wiedzą, czego chcą. I to nie są takie dziewczynki, które się potkną, które one są twardo stoją na ziemi, przygotowują się bardzo starannie, a o to chodzi w tym zawodzie. Takie powinny być gwiazdy. No i one już są gwiazdami. No to sprawdźmy, jak oceni ten występ Edyta. Ile dasz punktów? Szósteczka, tak? Oczywiście. 6 punktów. Rubi, czy z zapowiedzią na sekretarce, czy bez, będzie 6, prawda? Dodatkowo za gustowny zestaw kolorystyczny, który także reprezentuje dzisiaj 6 punktów. Dziękujemy. Jakby się umówili. Elu, no chyba dobrze będzie. No bo czekaj, a może trochę ją zestresować. Ona cała drży, ja to czuję, już tego nie rób. No cała się trzęsie. Na przykład daję jej 4 punkty plus 2. Super! I Marzenko, otrzymam cię, Marzenko, będzie 6, prawda? Wcale niekoniecznie, mogę skrytykować. Nie, przyznam się po prostu, że w tej chwili zdaję sobie sprawę, dlaczego siedzę na tym fotelu, skoro... nie jest to moja liga po prostu. Liga jest za wysoka. Przestań, 6, tak? 6, a więc średnia za występ Agniechy dzisiaj to 6-0. Agnieszko, no to odpowiedz na pytanie Maryli. Czy ty chcesz śpiewać? Zapytała nas z Pokoju Gwiazd. Jak to jest w końcu? Na pewno sprawia mi to przyjemność i to coraz większą. Myślę, że fajnie, że mam takie kawałki, przy których mogę się też trochę poruszać, dlatego że one mają trochę inną energię niż te takie poważne.